To naprawdę codziennie myślimy o Państwu, korzystając z tego, co dla nas Państwo zrobiliście, tak? Korzystając na co dzień z placówek wsparcia dziennego, czy programów, projektów, które są realizowane w szkołach brwinowskich tej naszej gminy. Muszę Państwu powiedzieć, że projekty dla młodzieży i dla dzieci realizowane są przez zaledwie kilka tygodni, miesięcy czasami, ale korzyści z nich, ja na przykład osobiście dla siebie, w budowaniu relacji z dziećmi, tym, co dostaję potem od dzieci w ramach takiej wspólnej współpracy, jest bezcenne. Pani Aniu, z Panią współpraca jest najpiękniejszym doświadczeniem zawodowym w moim życiu. Naprawdę. Taka... taka subtelność i takt, który pozwala na to, że dzieci, które otrzymują wsparcie, nie czują się biorcami, tylko autorami projektów i osobami, które coś wnoszą i zostawiają dla innych. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Aniu, szanowna fundacja, także władze fundacji, Ośrodek Kultury także jest bardzo dumny z tego, że mogliśmy gościć wiele razy. Była ta współpraca z Panią, absolutnie tutaj się zgadzam, że to była wielka przyjemność i profesjonalizm Pani jest naprawdę najwyższej próby i sprawia nie tyle nawet przyjemność w pracy, ale także inspiruje. To znaczy Pani zorganizowanie, Pani zaangażowanie, Pani profesjonalizm to jest coś, czego naprawdę nawet profesjonaliści, którzy uważają się za profesjonalistów, po wyjściu, po spotkaniu z Panią siadają i robią rachunek sumienia. I bardzo dziękujemy też. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego wachlarza działalności Fundacji w ogóle, bo od wsparcia placówek dziennych, od remontów, wakacji i tak dalej, po na przykład wspieranie tych pasji artystycznych naszej pięknej wiolonczelistki, naszego pianisty, śpiewaczek. To robi ogromne wrażenie, bo to jest bardzo wszechstronne działanie i z tego, co wiemy, to jest Pani inicjatywa i serdecznie dziękuję za współpracę, naprawdę jestem dumna i dziękuję.